Cześć, to znowu my. Jesteśmy właśnie w naszej szkole w Zelgnie. Jak co roku na sali gimnastycznej odbywa się spotkanie integracyjne Chcemy być razem. Zapraszamy, chodźcie z nami. Właśnie znajdujemy się na sali i zaraz będą występy. Oglądajcie. Dzień dobry. Witam wszystkich Państwa na kolejnym spotkaniu integracyjnym z cyklu Chcemy być razem. W tym roku proponujemy Państwu zabawę taneczną. Bal karnawałowo-walentynkowy pod hasłem Sercem w karnawale. Mamy nadzieję, że spotka się to z Państwa uznami. Jest nam bardzo miło gościć z tej okazji w naszej szkole pana wicewójta gminy Chełmża Kazimierza Bobera, wiceprzewodniczącą Rady Gminy pani Elizabety Sasi-Zelgno, panią Stanisławę Stasieczek, inspektora do spraw promocji gminy Chełmża panią Katarzynę Orłowską, panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Annę Bykowską wraz z kierownikiem. Cieszymy się również, że do naszej szkoły przybyły w tej okazji przedstawiciele szerokiego grona przyjaciół. I takimi przedstawicielami, którymi towarzystwem możemy się dzisiaj cieszyć, jest pani Joanna Bober, serdecznie witamy i cieszymy się, że jesteście tu z nami. Bardzo ciepło i serdecznie witam wszystkich Państwa, uczestników dzisiejszego spotkania. Miło nam, że przyjęliście nasze zaproszenie i chcecie się razem z nami spotykać w tym nastroju wzajemnej życzliwości. Jesteśmy tu razem już po raz 18. Dzisiaj wchodzimy w wiek dorosłości. Jest to 18 spotkanie z cyklu Chcemy być razem i myślę, że jest to na pewno powód do świętowania. Przed nami muzyczne niespodzianki, konkursy z nagrodami, słodki podwieczorek przygotowany przez rodziców, z którego już możemy się cieszyć i zachęcam do skorzystania. Oczywiście ciepła kolacja, aby nie zabrakło sił do zabawy. Zadbaliśmy o nastrój, przygotowując kolorową dekorację, a drodzy Państwo, wszystko to dzięki temu, że mogliśmy liczyć na wsparcie naszych niezastąpionych sponsorów. I pozwolę sobie wymienić te osoby, te instytucje, które nas wspierają w zorganizowaniu tej uroczystości. Bardzo dziękujemy za wsparcie wójtowi gminy Chełmża, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmży, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Zakładowi Produkcyjnemu SEPPA Jerzy Wilbadał Węgrzyn, Państwu Annie i Pawłowi Węgrzyn, Państwu Joannie i Rafałowi Bober, Sołectwu Wsi Witkowo, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie, Sołectwu Jankrzewo Dźwierzno, Caritas Polska, Pani Joannie Bielińskiej, Pani Bogusławie Dębskiej, firmie Romies, firmie Remedium z Kłużnicy i oczywiście Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Zelgnie. Bardzo dziękujemy za wsparcie, bo widzicie Państwo, że naprawdę staramy się gościć Was godnie. Na początek zaprosimy do siebie grupę naszych uczniów, aby wprowadziła nas w atmosferę dzisiejszej zabawy. Zapraszam zespół taneczny na początek. Oh!
razem. Bardzo się cieszymy. Zaraz wam to udowodnimy. Czy on lubi? Czy on tęskni? Czy ona pamięta? Walentynki chcą dostać chłopcy i dziewczęta! Witam was, moje drogie dziewczyny. Spóźniłem się, no cóż, o tym znacznie wolniej. Już nie to zrobię. Mam dziś dla was przesyłek bez liku. Tylko dlaczego nie dostałyście SMS-a albo wiadomości z kompa? Nie rozumiem tylko i dlaczego wszędzie czerwone serduszka. Wytłumaczcie mi, dziewczynki. No jak to dlaczego? Bo są walentynki! Dzień zakochanych, szanowny panie. A czy Luiska liścik dostanie? Luiska? Liścik? Poszperam, sprawdzę, proszę. Dostałam, otwieram. Hurra, od Mateusza K. A czy dla mnie przesyłkę też pan ma? Proszę, ta dla Dominiki z pierwszej A. Ciekawe od kogo? O, od Mateusza K. Jestem Zosia. Niektórzy mówią Zocha. Może i ja się dowiem, kto mnie kocha. I dla ciebie, Zosiu, syn. Kto jest nadawcą? Mateuszka? A dla Zuzi niespodzianka znajdzie się? Jest ktoś, kto o tobie marzy. Niech pan już da. Proszę. Nie wytrzymam. Kto napisał? Mateuszka? To sprawa bardzo dziwna. Ty jakaś bestia dowcipna. Cóż, przeczytajmy karteczki od tego dowcipnisia. Kiedy cię cudna dziewczyno ujrzałem, to się od razu zakochałem. Ładniejszej w życiu nie spotkałem. Chcę na tym sercu miła ma wyznać ci miłość. Mateuszka! To zdrada! Musimy dopaść tego gada! Sprawę załatwić trzeba raz, dwa! Dopadniemy cię! Pierwsza lista będzie taka.
wszyscy chłopcy was lubią i te listy były ze złości, a ja pękałem z czystej zazdrości. Za tobą Łukasz gania, za tobą Piotrek tęskni od rana, wszyscy wiedzą mnie od dziś, za tobą i za tobą biega krzyż. I ja tylko kwaśnie jak cytryna, bo mnie nie lubi żadna dziewczyna. Ja cię lubię, mój drogi kolego, tylko ty jeszcze nie zauważyłeś tego. Co do mnie! Po co żyć w pojedynkę? Przyjmij ode mnie tę walentynkę. Dziękuję. Dominiko, Dominiko, szukamy cię od godziny. Ta walentynka jest dla mojej cud dziewczyny. Muszę Luizę znaleźć koniecznie, bo tylko z nią czuję się bajecznie. Gdzie ona jest? O, znalazłem cię. To dla ciebie. Dziękuję. Jestem trochę zmieszany, bo ta walentynka jest dla mojej wspaniałej Zuzanny. Dziękuję. Zosiu, to dla ciebie. Mam modną fryzurę, bo masz najlepszą w świecie figurę. Bardzo cię. Ja ciebie też. Każdy chce kochać i być kochany, więc wszystkim życzymy w karnawale, żeby was spotkało coś dobrego i oczywiście coś wyjątkowego. Drodzy Państwo, to był teatrzyk i zespół taneczny nasz szkolny. Serdecznie dziękujemy. Każdy chce kochać i być kochany. To przesłanie dzisiejszego spotkania. Dzielmy się miłością, pamiętajmy na co dzień o wzajemnej życzliwości i uśmiechu. Nie bójmy się okazywać sobie uczuć. Bądźmy dla siebie mili. Do kierowania się takimi zasadami w życiu chcemy wszystkich dzisiaj przekonać. Zanim zaczniemy wspólną zabawę, poproszę o zabranie głosu pana wicewójta Kazimierza Zobara. Serdecznie zapraszam. Jest mi bardzo miło gościć tu wśród państwa przy okazji dzisiejszego spotkania. Termin spotkania został przełożony, dlatego też wójt nie mógł dzisiaj uczestniczyć. Tydzień temu się wybierał, natomiast dzisiaj no, już skolidowało to z jego planami. Dlatego też w jego imieniu, w imieniu własnym chciałbym Państwa pozdrowić. Chciałbym przede wszystkim podziękować na początek wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania dzisiejszego spotkania. Myślę tu przede wszystkim o dyrekcji pracownika miejscowej szkoły, myślę o pracownikach ośrodka pomocy społecznej gminnego. Myślę tu także o sponsorach, uczniach, rodzicach. Dzięki właśnie tym osobom, ich zaangażowaniu możecie Państwo dzisiaj inaczej spędzić czas na tym właśnie walentynkowym i karnawałowym spotkaniu. Życzę, żeby ten nastrój dzisiejszy Wam pozostał jak najdłużej, żebyście miło spędzili ten czas, a na rozpoczęty już rok 2019 życzę wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim dużo zdrowia. Serdecznie dziękuję, dziękuję za życzenia. Drodzy Państwo, myślę, że wszystko, co oficjalne odbyło się, powiedzieliśmy rzeczy najważniejsze. Czas rozpocząć zabawę. Czas rozpocząć zabawę proponujemy na nasze dzisiejsze spotkanie. Rozpocząć polonezem. To pierwszy.
Wszystkim.